Za nami spotkanie z Agnieszką Mandat, czyli odtwórczynią głównej roli w filmie Pokot Agnieszki Holland. Aktorka opowiadała o swoim niezwykłym przeobrażeniu do roli Janiny Duszejko. Artystka odwiedziła Tarnów w ramach 31. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Przygotowywując się do castingu i czytając książkę Olgi, no to miałam wyobrażenie o tej postaci. Wiedziałam też, że Agnieszce chodziło o to, żeby pokazać kobietę taką, która już nie interesuje nikogo, czyli taką, która ma kłopoty z nadwagą, nie jest atrakcyjna, w związku z tym spuszczają ją po brzytwie w cudzysłowie we wszystkich urzędach i właściwie odbija się od wszystkich drzwi. No jak gdyby to próbowałam sobie znaleźć i to już samo zaczęło funkcjonować. Jeszcze dziś spotkanie z Wojciechem Smarzowskim, reżyserem filmu Wołyń, który także bierze udział w konkursie. To twórca, który na swoim koncie ma takie filmy jak Drogówka, Dom zły i Pod mocnym aniołem.